Cygan znów za kratkami. Dawid K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie. Lubelska prokuratura postawiła mu 16 zarzutów, m.in. kierowania grupą przestępczą zajmującą się legalizacją aut skradzionych na Zachodzie, praniem brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Bokser nie przyznaje się do winy. Znany bokser Dawid K. znów w rękach policji. Zdaniem śledczych Cygan kierował grupą przestępczą, która zajmowała się legalizacją samochodów skradzionych z krajów Unii Europejskiej, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Jak udało nam się ustalić, w sumie zatrzymano 25 osób. Dawidowi K. postawiono 16 zarzutów. Nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień w prokuraturze. Zarzuty kierowania i założenia i kierowania zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, na terenie Królestwa Belgii, Słowacji oraz innych miejsc w Polsce i poza granicami kraju. Zarzuty spacerstwa i legalizacji luksusowych samochodów, przywłaszczenia luksusowych samochodów. Przedstawiono również zarzuty przestępstw karno-skarbowych polegających na uszczupleniu należności podatkowej w kwocie ponad 9 milionów złotych. Dawid K. został zatrzymany w jednym z lokali usługowych w Lublinie przez funkcjonariuszy z Rzeszowskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. O kulisach akcji udało nam się dziś porozmawiać z jednym z oficerów. Do zatrzymania użyto fortelu. Bokser był na tyle zaskoczony, że w trakcie czynności nie odpowiadał na proste pytania, nie reagował na polecenia, jak też nie stawiał oporu. Według oficerów CBŚP Cygan założył grupę przestępczą we wrześniu 2010 roku. Grupa miała sprowadzać do Polski kradzione luksusowe samochody i legalizować je w kraju. Pieniądze z tego procederu miały być inwestowane w jedno z osiedli domów jednorodzinnych w Warszawie. To nie były samochody do dziupli, to były samochody tak zwane klony, które były numery przybijane. Identyczny samochód jeździł na Zachodzie i to były luksusowe samochody w wartości rzędu 300-400 tysięcy, to były BMW, X6, tego typu samochody trafiały do odbiorców. Policjantom udało się odzyskać 12 z 15 skradzionych samochodów. Decyzją sądu Dawid K. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak ustaliliśmy, Cygan był jedną z ostatnich zatrzymanych osób. Pierwszych podejrzanych zatrzymano już w 2012 roku, a śledztwo, w którym prokuratura zgromadziła ponad 50 tomów akt, dobiega końca. Nie udało nam się dziś skontaktować ani z bokserem, ani z adwokatem Cygana. To nie pierwszy konflikt Dawida K. z prawem. W 2012 roku został skazany na 2,5 roku więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z nierządu.